Paweł Plinta, gościmy dzisiaj w Galerii Książki w Oświęcimiu, a nasz gość, w zasadzie gospodarz tego miejsca, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia, Janusz Świerut. Dzień dobry Państwu. Temat rozmowy, nawet dwa tematy rozmowy, sytuacja na oświęcimskim rynku, jak również projekt oświęcimskiej przestrzeni spotkań, mamy nadzieję, będzie realizowany. Ale najpierw zaczynamy od rynku. Panie prezydencie, co się stało na rynku? No, na rynku stało się to, że firma wykonawcza, która się podjęła tego zadania, zeszła z budowy 12 listopada, wniosła pismo, że rezygnuje z dalszej realizacji tego przedsięwzięcia. Myśmy końcem października postawili takie ultimatum, że należy tą inwestycję zakończyć do 15 listopada. Można powiedzieć, że głównie ze względów finansowych firma się poddała, dlatego że należało zakupić materiał w kwocie około 300 tysięcy złotych i firma tego kapitału po prostu nie miała. No, chodziło konkretnie o lampy, które należy umieścić w płycie rynku. No i ze względu właśnie na braki finansowe firma podjęła decyzję o rezygnacji z dalszej kontynuacji inwestycji. A czy moglibyśmy wyjaśnić te kwestie finansowe? Oto czytelnicy pytają, ile do tej pory firmie zapłacono, jeśli zapłacono za pracę na rynku? Znaczy, to wynikało przede wszystkim z zapisów umowy, która została podpisana w lipcu tamtego roku, że firma za każdą zrealizowaną część prac na rynku może dopiero fakturować i dostać określone środki finansowe. Czyli etapami to było tak wypłacane? No tak. I za każdym miesiącu firma, w zależności ile wykonała, fakturowała i przedstawiała to do realizacji. I ostatecznie na dzień 31 października firma zafakturowała w wysokości 90% wartości kosztorysowej. To jest na kwotę prawie 5 700 000 zł. Te prace zostały wykonane, te prace zostały odebrane przez inspektora budowy i zostały też zapłacone firmie. Także zostało do wykonania 10% wartości plus roboty dodatkowe, to jest kwota 900 tysięcy złotych. No i firma, żeby wystawić fakturę ostatnią, musiała zakończyć pracę w całości, czyli musiała sfinansować ze środków własnych zakupy materiału i wszystkie prace. No, tak jak powiedziałem wcześniej, firma temu nie podołała i dlatego podjęła taką decyzję. A czy mamy pewność, że te prace zostały wykonane solidnie i czy ten przesuń nie sprawi, że zimą to ten procent dobrego wykonania się skończy? Znaczy, ja nie jestem budowlańcem, dlatego tutaj, jak w każdym przypadku inwestycji, roboty są prowadzone pod nadzorem inspektora budowy, kierownika budowy i też na tej sytuacji projektanta, który nadzorował realizację tego przedsięwzięcia. I każdy etap został odebierany właśnie przez inspektora budowy, więc on musiał spełniać określone kryteria techniczne, żeby to odebrać. Więc ja wierzę tutaj inspektorowi, że on dokonał na tyle dbałości właśnie przy odbiorze. Oczywiście można tutaj w przypadku tej inwestycji znaleźć wiele jakichś wątpliwości, gdzie mieszkańcy podnoszą, to jest kwestia jakiejś tam nierównego ułożenia lamp na przykład, czy jakichś tam braków. My wnioskowaliśmy obecnie tej firmie, że należy te braki poprawić, no ale jak widać firma nie zdążyła i w następnym już zleceniu będziemy wszystkie te ewentualne niedociągnięcia starali się też wskazać i je poprawić. Naliczono karę 1-3 miliona złotych, czy uda się te pieniądze wyegzekwować w tej sytuacji? Generalnie z umowy wynika, że firma w momencie, kiedy schodzi z placu budowy, jest to jej decyzja, ma naliczoną karę w wysokości 20% wartości umowy, czyli w tym przypadku była to umowa na 6,5 miliona złotych, więc kara została naliczona w wysokości 1 300 000 złotych. Oczywiście dzisiaj my prowadzimy też etap związany z inwentaryzacją. Zobaczymy, ile ostatecznie ta wartość całej inwestycji będzie kosztowała w tym zakresie, która firma zrobiła. Będziemy starali się tą kwotę, która została jakby zrobiona w miesiącu, końcówce miesiąca listopada, października, zafakturować na poczet kar już dla miasta Oświęcim. Myślimy, że to będzie kwota około 300 tysięcy złotych. Natomiast o pozostałą kwotę wystąpimy do firmy. Myśmy już właśnie tutaj w momencie, kiedy zostało nam wręczone to wypowiedzenie, przygotowali notę i wręczyliśmy też firmie notę właśnie opowiadającą na kwotę 1 300 tysięcy złotych. Ta nota została przyjęta. Oczywiście będziemy dochodzili też sądownie do tego, żeby tą kwotę odzyskać. A czy dało się lepiej nadzorować pracę na bieżąco? Może wcześniej rozwiązać umowę? Znaczy, ja powiem tak, że tu oczywiście bardzo ważny jest aspekt
i finansowy, i też taki techniczny, o tym może powiem, ale odpowiadając na pierwszą część pytania, nie, czy można było lepiej nadzorować. Ta inwestycja była bardzo trudną inwestycją od początku. Tutaj przywiązywaliśmy do niej bardzo dużą wagę. Jeżeli chodzi o nadzór, to zarówno moim osobisty, ja wielokrotnie też byłem na tej inwestycji, ale też i prezydenta Bojarskiego, czy inspektora, czy naczelnika wydziału, którzy kilkakrotnie nawet dziennie byli na tej inwestycji i podejmowali też wiele i decyzji na tej budowie, które pewnej części powinny należeć jednak do wykonawcy, bo to wykonawca powinien zarządzać pracownikami i przecież on podejmuje ostateczne decyzje. Były powodowane moim zdaniem dwoma aspektami. Główny to ten, żeby wykorzystać pieniądze z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. To jest bardzo istotna kwestia, myślę, że wiele osób, gdyby tutaj oceniając to działanie, musi mieć to na względzie, że miasto Oświęcim zarówno na rok 2012, jak i na rok 2013 miało w zapisach OSPR-u kwotę prawie 4 900 000 zł. Istotą Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego i środków budżetu państwa jest to, że jeżeli nie wykorzystamy w danym roku, to te środki przepadają. I zarówno w tamtym roku, w roku 2012, wykorzystaliśmy kwotę 1 700 000 zł, jak i w tym roku zależało nam głównie na tym, żeby te pieniądze w wysokości 3 200 000, które były na ten rok, wykorzystać. Do końca października udało nam się przesłać już faktury do wojewody i odzyskać pieniądze. Dzisiaj na koncie już mamy 2 200 000, złożyliśmy kolejną fakturę na 800 000, czyli w sumie 3 000 000 zł wykorzystaliśmy z OSPR-u w tym roku. Została nam kwota 200 000, będziemy walczyć o to, żeby jeszcze tę kwotę też wykorzystać. Więc to jest bardzo ważny aspekt, bo wszyscy ci, którzy mówili, że powinniśmy inną decyzję podjąć, no jednak ponosiliby też odpowiedzialność, a tak naprawdę to my byśmy głównie tę odpowiedzialność ponieśli za to, że tych pieniędzy byśmy nie wykorzystali, bo jak nie wykorzystamy w tym roku, to nie dostaniemy w roku następnym. No to jest jeden aspekt, a drugi bardzo ważny moim zdaniem, to jest kwestia sama techniczna. Ja proszę sobie przypomnieć, jak wyglądała sytuacja na rynku w lipcu. W lipcu były rozkopane ulice, rozkopane chodniki i wszyscy się potykali, narzekali na ten stan. I myśmy chcieli doprowadzić przede wszystkim do takiej sytuacji, żeby była przejezdność ulic i dostępność komunikacyjna do sklepów, czyli żeby były chodniki też gotowe. I udało się to w połowie września doprowadzić właśnie do takiego stanu, że mogliśmy to już odebrać i dostępność dzisiaj do sklepów, czy do obiektów użyteczności publicznej, czy do innych lokali jest kompletna. Samochody mogą skorzystać z tej przestrzeni. Także ten aspekt bardzo ważny dla funkcjonowania tej przestrzeni został zrealizowany. Ale czy na etapie przetargu nie dało się interesu miasta lepiej zapewnić? Znaczy, ja tu, jeżeli mówimy o przetargu... Cena okay. To jednak... No to dobrze, nie wszystko. Dobrze, ale proszę Państwa, ja tu jednak chcę przypomnieć i wrócić do sytuacji samego przetargu. W przetargu uczestniczyło 8 firm. Ta firma wygrała z kwotą 6,5 miliona złotych, następna była 7 200 000. Więc jest tu 1 200 000 złotych, która kolejna firma zaproponowała. 1 200 000 to jest koszt utrzymania największego przedszkola w Oświęcimie. 1 200 000 to jest wykonanie jednego kawałka ulicy wyremontowanej w dobrym standardzie. Więc to nie są jakieś pieniądze wirtualne, to są realne pieniądze. To po pierwsze. Po drugie, mamy taką sytuację, że kolejna firma, tak a propos Starnowa, żadnej gwarancji nie dawała, że będzie to robiła w lepszym standardzie czy w lepszej formie niż ta obecna. Ja akurat przykład Tarnowski jest dość, tutaj bym powiedział, ciekawy, dlatego że przecież prezydent Tarnowa ma poważne problemy właśnie z tego tytułu, że pierwsza oferta, która była na zjazd z autostrady w Tarnowie, została wycofana i wygrała firma, która była na drugim miejscu. No i dzisiaj prezydent Tarnowa jest w areszcie, jak wszyscy wiemy. Kolejny przykład, który jest z Wadowic. Firma, która wygrała w Wadowicach rewitalizację Starego Miasta, Mostostal Warszawa, podzleciła po wygraniu przetargu kolejnej firmie z Wadowic, generalne wykonawstwo, a ta podzleciła kolejnej firmie z okolic Wadowic. Więc do końca nie mamy takiej gwarancji, że nawet jak wybierzemy dobrą firmę, że ta firma będzie postępowała w sposób właściwy. My oczywiście mamy dobre intencje i badaliśmy tutaj, to nie można tak powiedzieć, żeśmy wybrali pierwszą lepszą firmę. Warunek był taki, że firma musiała mieć doświadczenie w przypadku granitów i przerób po wysokości powyżej 2,5 miliona złotych. I ta firma miała pewne dokonania zarówno w Bielsku, jak i w Sztyrku. Realizowała takie przedsięwzięcie. Ta firma też
też realizowała kilka lat wcześniej ulicę Czecha w Oświęcimiu, więc też były jakieś doświadczenia z tą firmą, która właśnie prowadziła pracę na rynku. Więc oczywiście tu zawsze łatwo to oceniać w kontekście post, ale myślę, że ważne jest tym wszystkim to, co powiedziałem, żeby po pierwsze kierowaliśmy się kwestią wykorzystania środków finansowych, a po drugie umożliwienia dostępności komunikacyjnej zarówno dla samochodów osobowych, czy dla pieszych na terenie rynku. Na ten projekt od początku spadała krytyka. Już choćby za to, że no, nie było szczegółów. Pan miał wybrać. Nawet też krytyczne opinie czasami. Zdarzało się i też na samym początku, ale nie chwalę się, bo nie ma się z czego cieszyć w tym momencie, myślę, bo ta sytuacja nie jest sukcesem. Ale opozycja zgłaszała uwagi. Był komitet konsultacyjny, który się rozwiązał nagle i przestał doradzać. Skąd te wszystkie swary, kłótnie? Oczywiście przy tym projekcie było dużo emocji. Ja przypomnę też, że przecież rewitalizacja Starego Miasta mogła być prowadzona znacznie wcześniej. To przecież w 2010 roku był ogłoszony przetarg przez województwo małopolskie, gdzie miasto Oświęcim mogło złożyć wniosek na rewitalizację, natomiast tego ówczesny prezydent nie złożył. Złożyły inne miasta, Wadowice, Olkusz, i one skorzystały z ogromnych pieniędzy, które udało się zainwestować. I uznaliśmy, że jeżeli jest możliwość w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, który był zapisany właśnie na lata 2012-2013, że można ten projekt realizować, no dlatego podjęliśmy tę decyzję. Oczywiście kwestia była taka, czy realizować ten projekt, czy wrócić do prac w ogóle koncepcyjnych na zasadzie takiej może przetargu kolejnego na wybór kolejnego projektanta, czy ogłoszenie konkursu na zagospodarowanie tej przestrzeni. Tylko ja powiem, tą dyskusję prowadziliśmy przecież wielokrotnie na różnego rodzaju spotkaniach, że przestrzeń rynku tak naprawdę jest definiowana przez pewien układ historyczny, urbanistyczny, który został wpisany do rejestru zabytków u konserwatora wojewódzkiego. I my dzisiaj mamy ograniczenie tego rodzaju, że my tak naprawdę w samej przestrzeni rynku nie jesteśmy w stanie na płycie rynku zabudować to czymkolwiek, jakąkolwiek kubaturą. Więc to jest tak naprawdę, układ komunikacyjny jest też zapisany jako układ trwały. Więc tak naprawdę my możemy dyskutować o formie ułożenia kostki, czy rodzaju tej kostki. Natomiast nic specjalnie byśmy tutaj w tej przestrzeni nie zmienili. Dlatego też ja podjąłem decyzję o tym, żeby jednak ten projekt realizować. Mam nadzieję, że on się ostatecznie spodoba tutaj mieszkańcom. Oczywiście on został wykonany też przez projektantów oświęcimskich, którzy też podjęli pewien trud. Oczywiście ocena ich projektu też jest różna, ale myślę, że dopiero jak rzeczywistość się pokaże ostatecznie, wtedy będzie można dokonać ostatecznej oceny. A wracając do zespołu. Ja starałem się w ogóle ten projekt właśnie konsultować też społecznie i pan też uczestniczył w tych spotkaniach przecież i wielu mieszkańców i przecież Rada Osiedlowa Stare Miasto. I powołaliśmy taki zespół, który próbował znaleźć jakieś rozwiązania, pewne obszary, które uważaliśmy, że były konfliktowe, próbowaliśmy rozwiązać. Też były spotkania przecież z przedsiębiorcami i to nawet były na etapie realizacyjnym, gdzie przedstawialiśmy pewne procesy właśnie kolejnych etapów działań. Natomiast dochodziło często do spięć bezpośrednio już nie moich, tylko uczestników tych spotkań. I w pewnym momencie doszło do tak ostrego spięcia pomiędzy uczestnikami właśnie tego zespołu, że uznałem, że to nie jest miejsce, gdzie się będziemy obrażać, tylko to ma być miejsce, gdzie mamy współpracować. I dlatego też podjęliśmy decyzję, że nie robimy już spotkań zespołu, tylko robimy otwarte, szerokie spotkania. I takie spotkania się odbywały z mieszkańcami, z przedsiębiorcami, z Radą Osiedlową Stare Stało. Czy jest szansa, Stare Miasto. Czy jest szansa na rekompensaty dla kupców w rynku? Znaczy ja to wielokrotnie mówiłem, że w przypadku Oświęcimia mamy do czynienia w tym roku wyjątkową ilością inwestycji w różnych obszarach. To jest prawie skala inwestycji około 40 milionów złotych. Ja dzisiaj nie mogę podjąć decyzji wybiórczej, że akurat przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność na obszarze rynku, są w trudniejszej sytuacji niż byli na przykład kupcy na targowisku w okresie, kiedy był prowadzony remont placu targowego. Czy w przypadku, gdzie prowadzą na przykład działalność w obrębie skrzyżowania ulicy Olszewskiego, Śniadeckiego, czy w przypadku ulicy Tysiąclecia, czy teraz w przypadku ulicy Obozowej i tak dalej, i tak dalej. Uznaliśmy, że oczywiście moment remontu jest momentem trudnym dla też i przedsiębiorców i uznaliśmy, że powoduje to pewne utrudności, ale w przyszłości będzie to zdecydowanie lepsza przestrzeń i pewne korzyści płynące wtedy dla przedsiębiorców też będą. I tak samo jest tutaj oczywiście w tej sytuacji, tym żeśmy się kierowali, żeby dostępność do sklepów była. To przecież jest dostępność dzisiaj też właśnie dla pieszych i komunikacyjna. I tu warto podkreślić, był poważny spór, który też ostatecznie
Włożyliśmy to na Radzie Osiedlowej Stare Miasto właśnie dotyczące komunikacji. Była część mieszkańców, którzy na przykład chcieli zupełnie wyłączyć przestrzeń Starego Miasta z komunikacji. Natomiast przedsiębiorcy czy część mieszkańców opowiadała się za tym, żeby jednak ten ruch utrzymać, i myśmy uznali, że trzeba znaleźć rozwiązanie kompromisowe i ten ruch przywrócić. W najbliższym czasie zostanie ten plac budowy jeszcze trochę ograniczony, bo prowadzimy proces inwentaryzacji. Jak to się zakończy, to przesuniemy część ogrodzenia na przedpolu przed sądem i tam dostanie też możliwość parkowania do samochodów, więc ta przestrzeń trochę się poszerzy w obszarze właśnie rynku, więc też wyjdziemy naprzeciw to, co między innymi zostało zawarte w piśmie i w prośbie przedsiębiorców, żeby właśnie tą przestrzeń trochę zwiększyć dla parkowania, żeby właśnie w jakiś sposób poprawić warunki dla potencjalnych klientów. To ostatnie pytanie, najtrudniejsze w tej części naszej rozmowy, kiedy rynek będzie gotowy? Znaczy, tak powiedziałem, my prowadzimy proces inwentaryzacji, jak to się zamknie, gdzie będziemy już wiedzieć, jaki zakres prac został wykonany. Mamy też wiedzę wtedy, ile jeszcze pracy zostało do zakończenia. No, prace tak naprawdę w samej płycie rynku zostały w znacznej części wykonane. Zostało około 200 metrów kwadratowych położenia jeszcze kostki. Wiele takich prac związanych z detalami, jak ławki, jak czy było tam zakończenie prac na fontannie. I oczywiście my to musimy zinwentaryzować i przygotować specyfikacje. I ogłosimy też konkurs, czyli nowy przetarg na dokończenie tych prac, i te prace w urzędzie trwają, jeżeli chodzi o ogłoszenie tego przetargu. Mam nadzieję, że uda nam się może w grudniu rozstrzygnąć ten przetarg. Oczywiście prace zostaną dokończone w momencie, kiedy warunki techniczne na to pozwolą, szczególnie warunki klimatyczne, nie? No bo nadchodzi zima, więc wszystko wskazuje, że oddanie rynku no, nastąpi wiosną. Wiosną 2014. Tak, 2014. Panie prezydencie, dziękuję za tę część naszej rozmowy.